Witaj. W dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak uzasadnić wybór tematu pracy dyplomowej. To bardzo ważne, ponieważ to jedno z pierwszych pytań, które może paść od promotora. Oczywiście skorzystamy trochę z pomocy AI, dokładnie z czatu GPT. Zaczynajmy. OK, przejdźmy na mój komputer i zobaczymy, co wyklikałem. OK, sekunda. OK, już jesteśmy, już odpalam. Zobacz. Zacząłem od takiego ogólnego polecenia. Napisz mi 10 ogólnych uzasadnień wyboru tematu pracy dyplomowej. I tutaj, tak jak widzisz, mam dosyć takie ciekawe uzasadnienia wyboru tematu. Oczywiście musisz to sam uzupełnić. Tutaj tak. I tutaj już przeszedłem do bardziej dokładnego zbadania uzasadnień tematu i poprosiłem ChatGPT o napisanie mi 5 uzasadnień wyboru tematu i jaki temat jako temat wybrałem: istota blogów firmowych jako narzędzia do budowania relacji z klientem na przykładzie sklepu internetowego X. Ty już możesz oczywiście wybrać tutaj swój temat, wpisać jaki chcesz. No i zobacz, i masz 5 mega konkretnych uzasadnień, które na pewno pomogą Ci podczas rozmowy z promotorem. Ważne, żebyś to przeczytał, zapoznał się, na pewno Ci się przyda. W kolejnym poleceniu poprosiłem o napisanie 3 bardziej osobistych powodów i oczywiście ChatGPT podaje 5 osobistych powodów. Oczywiście one nie są idealne, ale musisz się z tym zapoznać, dostosować pod siebie i powinno być dobrze. Kolejne polecenie, napisz mi 5 uzasadnień wyboru tematu, których lepiej nie stosować, bo mogę zdenerwować promotora. To oczywiście dałem w formie żartu, ale no ważne, żebyś to też znał, bo tutaj te odpowiedzi są mega ciekawe. No na pewno, jeżeli byś odpowiedział w ten sposób, że wybrałem ten temat, bo wydaje się łatwy i nie wymaga dużo pracy, to w ten sposób na pewno byś zdenerwował promotora. OK, to tyle tutaj z pracy z czatem. Przejdźmy do prezentacji. I tak, jak widzisz, jest mega spoko. Możesz cały czas eksperymentować, próbować na inne sposoby i przygotuj się dobrze do spotkania z promotorem, bo w ten sposób możesz uzasadnić każdy temat, nawet najtrudniejszy. A pamiętaj, to jest jedno z najczęściej zadawanych pytań. OK, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyborze tematu pracy, w linku w artykule znajdziesz, pod artykułem znajdziesz link i też znajdziesz prezent, który przyspieszy pisanie Twojej pracy. Wszystko oczywiście pod tym wideo. I dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie. Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzu. Oczywiście kliknij like i subskrypcję, jeśli chcesz więcej wartościowych porad. I pamiętaj, zaczynaj pisanie już teraz, nie przeciągaj. Cześć, hej.